Cześć, witam Was w kolejnym moim odcinku. Już widać tak, że fundamenty są zasypane. Przyszedł czas na różnego rodzaju przepusty, kanalizacje. Wszystko to, co się znajdzie pod chudziakiem. Wstępnie rury są już rozłożone. Główna rura jest o średnicy 160. Tak. Odchodząca też do łazienki jest 160 i tutaj jest 110 do kuchni. Wstępnie to tak rozłożyłem, że lekkim błędem było, że wykopanie głównego koryta, no ale sobie też poradziłem, podniosłem na deskach, tak? I tutaj 110 idzie sobie do kuchni. Tutaj jeszcze trzeba pamiętać, ktoś będzie mieć kominek, że najlepiej sobie od razu zrobić, poprowadzić rurę z powietrzem do kominka, tak? Czyli tu jeszcze mam rurę do kominka. W celu ułatwienia sobie wkładania rur, tak? Dopasowania ze sobą, najlepiej jest powyciągać z każdej rury uszczelkę. Wtedy ładnie nam wszystko powchodzi. Można łatwo sobie przymierzyć. Będzie łatwiej przymierzyć, tak? No i tutaj do pionu też będzie rura, tak? Wszystko to będzie w ziemi. Jeszcze, żeby sobie ułatwić pracę, kupiłem jakiś taki środek poślizgowy. Parę złotych kosztował. Na pewno nie zaszkodzi, pomoże nam zmontowanie tych rur. Nie będę już Wam pokazywać, jak kopię. Myślę, że to tylko taką puentę chcę pokazać, tak? Jak to wygląda. Następnie kopiemy, składamy, wkładamy, tak poziomujemy, żeby był ten spadek 1% na metrze. Można wlać wodę, tak? Sprawdzić, czy to wszystko dobrze spływa. Porządnie ze sobą rury połączyć. Następnie zakopać. I zasypać tak porządnie i zagęścić nad tymi rurami. Kolejne części, etapy prac będę Wam prezentować. Kanalizacja już jest skończona. Trzeba tylko zasypać, zagęścić. Jak fajnie to wyszło. Spadek około 1% na metrze. Tak. Tutaj jest łazienka. Tam na górę do łazienki przez garaż będzie rura szła. I tak to mi wyszło. Pozostało mi jeszcze tylko wstawić przepust na wodę do garażu. Na prąd, tak, do domu, żeby później już tam nie kopać, nic nie robić. Tylko kabel od razu przeprowadzić, tak? 160 rura SN4. Klasy i tutaj do kuchni 110. Tutaj jeszcze zrobiłem do kominka, tak, doprowadzenie powietrza. Już trochę zasypałem, jeszcze deszcz trochę popadał, to też zagęścił na pewno. Myślę, że etap kanalizacji już jest na finiszu. Jeśli film Ci się spodoba, zostaw łapkę w górę oraz suba, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. No tak, zapraszam do oglądania moich innych filmów. Cześć!